za wami pierwsze w historii zgrupowanie w Kanadzie. Filip, jak ty wspominasz ten pobyt w Kanadzie, bo bez wątpienia było to bardzo cenne doświadczenie dla was. No tak, było to, jak już powiedziałem, jedno chyba z najfajniejszych zgrupowań, na jakim miałem możliwość się pokazać. No, była to nie tylko fajna przygoda, jako przygoda zwiedzenia Kanady, ale też właśnie duże doświadczenie zagrać z tymi drużynami, zupełnie inna mentalność, inne lodowiska, inne podejście, inna kultura. Super, no wydaje mi się, że w samych superlatywach mogę opisać to zgrupowanie. Te bardziej trzy bardzo fajne mecze na wysokim poziomie z drużynami bardzo dobrymi. Więc jest jak najbardziej na plus zgrupowanie. Jak możesz ocenić poziom tych drużyn? To są drużyny zbliżone poziomem do tych zespołów, które występują w polskiej hokej lidze? Czy to jest zupełnie inna liga? Bo pojawiły się takie głosy, że są to zespoły studenckie, ale to nie jest do końca prawda. No nie, no musimy sobie powiedzieć prawdzie w oczy, że no, gdzie jest Polska w hokeju, a gdzie jest Kanada. No, u nas mamy kilka lig. U nich jest grubo ponad 50 lig tych juniorskich, czyli uniwersyteckich, seniorskich, amatorskich, seniorskich, profesjonalnych. To jest naprawdę, to jest inny świat. No, tam, żeby zostać profesjonalnym zawodnikiem, to naprawdę trzeba być fantastycznym zawodnikiem. A co do tych meczów, no pierwsze spotkanie graliśmy z zespołem bardzo doświadczonym, z zawodników po starszych oczywiście, ale mających za sobą kilka sezonów w DL, w szwajcarskiej lidze, w szwedzkiej, więc na pewno to byli zawodnicy, może nie byli jacyś szybkościowi albo siłowi, ale na pewno byli zawodnicy bardzo doświadczeni i mądrzy. Co pokazali na lodzie, no byliśmy szybsi, mieliśmy więcej strzałów, jakby my prowadziliśmy grę, a oni zdobywali bramki, no i mecz przegraliśmy. No, drugie spotkanie było z drużyną uniwersytecką, która dwa razy z rzędu zdobyła Mistrzostwo Kanady Lig Uniwersyteckich. Później jak byliśmy w Hall of Fame w Toronto, to jest ich zdjęcie, że udało im się to zrobić dwa razy z rzędu. Więc to na pewno też świadczy, że ta drużyna była mocna. No, prowadziliśmy wyrównany bój, też jakby można powiedzieć, że wyrównanie było w strzałach, no, ale niestety przegraliśmy. No widać tę różnicę wyszkolenia u tych zawodników. No, no, są oni lepiej wyszkoleni technicznie, lepiej jeżdżą na łyżwach, no, ale no, my nadrabiamy charakterem i wolą walki. No, trzeci mecz udało nam się wygrać. Wydaje mi się, że drużyna troszkę bardziej zbliżona do tej pierwszej, ale aczkolwiek troszkę mniej tych zawodników takich, z takim doświadczeniem. No, udało nam się wygrać 6-3, co na pewno cieszy. Wydaje mi się, że taki wyjazd pokazuje nam, gdzie jesteśmy, ale też motywuje nas młodych zawodników do tego, że ciężką pracą możemy gdzieś jeszcze dalej dojść. No i były takie wszystkie elementy tego hokejowego rzemiosła. Był ten charakter, o którym wspomniałeś, ale była też walka i to dosłownie. Między innymi Bartek Ciura tutaj stanął w obronie kolegi. Tak, zgadza się. No, pokazaliśmy, że nie jesteśmy chłopcami do bicia. To jest też trochę inny styl w Północnej Ameryce gry. Jest więcej tej walki przez to, że są mniejsze lodowiska, jest więcej tej walki przy bandach, gry ciałem i też tej walki na pięści. No i pokazaliśmy, że nie będziemy chłopcami do bicia. Myśleli Kanadyjczycy, że przyjechali chłopcy z Europy, to będą mogli sobie z nami robić co chcą. No ale tak nie było. No, Bartek stanął w obronie Mateusza Robkowskiego, no i dwa razy posadził gościa na przysłowiową dupę. No. 22 grudnia spotkanie z Nowym Targiem, później Puchar Polski. Czas świąt, jest w ogóle okazja, żeby poczuć w ogóle ten świąteczny klimat, pomóc w przygotowaniach, czy raczej nie, bo bez wątpienia jest to trudne w tym okresie. No zgadza się, no już od kilku sezonów, jak już się gra od kiedy gram w Tychach, gdzie bierzemy udział non-stop w Pucharze Polski, więc ciężko jest odczuć tą magię świąt, ale no, w każdym wolnym czasie no jakoś się staram gdzieś uczestniczyć w tych świątecznych przygotowaniach, ale no tak jak powiedziałeś, no mamy mecz 22, później mamy następnego dnia trening, mamy dwa dni wolne, no i później znowu mecze, więc gdzieś z tyłu głowy przy stole wigilijnym będzie, że nie można wszystkiego zjeść, tylko trzeba gdzieś odpuścić.